Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Dzisiaj zabieram was na szybki street fishing, bo jesteśmy po pracy, jesteśmy na takiej marince w Helsinkach. Zachód słońca już za nami. No i co, wędeczki, sprzęcik. Dzisiaj tylko wszystko w kieszonce dosłownie, główki jigowe i jakieś tam małe przynętki. Wędeczka ta sama, Nomurana Rita. I lecimy sobie tutaj na taki wałeczek. Będziemy kręcić wałki. Patrzcie to, jaka zajebiaszcza miejscówka. Co ty palisz? Patrzcie tutaj. Tutaj jest wpływ i wypływ wody do mariny. Więc na pewno sobie to obrzucamy. Bęk, zobaczcie, jak się woda wiruje. Ona tu raz wpływa, raz wypływa. Trzeba tu rzucać na pewno. Bo jest dobra miejscóweczka. I piękny widoczek. O, a tam stoi prom, którym jutro płyniemy z firemką do Talina. Sorry, ten. I może wam nagram film z naszej imprezki integracyjnej. Dobra, co? Daj mi buszka. Jakie te mariny, kurwa, wiosy mają? Opa. Załadowane takimi, kurwa, furtkami. Nie ma chuja wbić się. Nie przeklinaj! Proszę. Pardon. Głęboko tu jest? Jo. Jak dyszka opada dosyć długo. Dwunastka też. Bo jest prąd silny tutaj. Nieważne, tutaj. Tutaj. O, tutaj jest w miarę. Teraz mogę nagrać relację, jak spławik z nad Wisły. On zawsze sobie tak siedzi i opowiada jakieś fajne wędkarskie hity. Pozdrawiam, zarąbisty ten. Zobaczcie sobie kanał Spławik z nad Wisły. Mega fajny starszy pan, który ma mega doświadczenie w łowieniu ryb. Chyba na wszystko łowi te ryby. Sorry. A ja nawirujący ogonek. Spintaila wolę. Zmieniło się, jedna przynęta. Nie, jeszcze tą zieloną sobie obrzucam, tą co robi drrrr. No, ja się ją zaraz dam. A ty czekaj. Albo założę coś dziadowskiego, żeby móc zgubić i połowie z opadu. Ja cały czas tu z opadu wszędzie łowię. Jeszcze. A nie, dziś raz zerwałem. No ja to pewnie... Na zbudę. Pewnie rzucę i od razu zero. Wirujący go ogonek troszkę obrzucałem i założyłem 5 gram główeczkę i jakąś tam gumeczkę. Tutaj chodźcie bliżej. Wierzę w tą miejscówkę, bo tu jest wpływ do mariny, kanał. Te ryby lubią przyjść. Może nie dzisiaj, nie teraz, ale lubią przychodzić w takie miejsce, nie? O. Macie lepszy views tu. O. A założę w ten prąd mandulę. Normalnie większa przynęta i dupić tam w małym. Mandulka i 8 gram. I będziemy ją zostawiać na chwilę na dnie. Ale w tej wędki, kurwa, 8 gram. A nie, to jest 16 gram. O, ładna gumka. Dobra gumka. Taką czarną, taką. Takie coś może się. I coś podobny kolor. W plecach jeszcze mam kupiłem. Kurwa, 4 po 2 euro były. Za gumę? Za... Czy za 3 gumy? Raz, dwa, pięć, sześć sztuk. Gdzie tak było? W Motonecie. Tutaj gdzieś? Pesko. Tym, co byliśmy? Nie. Nie, byliśmy też nie. Ale gdzie byliśmy, żeby powrotek zobaczyć. No to w pierwszym tym, co byliśmy ostatnio. No. Nie. Nie, to nie tam. Gdzie indziej. Tam, gdzie kupowałeś wszystko do wędki. Nie. Gdzie indziej, gdzie jednak było. I ta mandula, jak dobrze teraz stoi, to ona sobie tak pracuje. Teraz w toni wodnej. Takie łowienie na spławik trochę. Tylko bez spławika. Na grunt. O, właśnie. Nie na spławik. To ja nie będę podbijał. Chciałbym złowić sandacza 70. Ale to z brzegu ciężko złowić taką rybę. I szczególnie tu, gdzie tu są często płycizny. Takie cosie zakładam. Ona tak fajnie wibruje. Nie pamiętam, jak to się nazywa.
I powciągam, powciągam, pozwijam trochę w ten, od razu tak, powciągam. A to chodzi, to ja myślałem, że to tak wibruje, a to tak robi tu. No i czemu to wypływa do góry, ty? To jest za lekkie na swoją konstrukcję. To powinno więcej ważyć. Zaradam. Czyburaszkę do tego jeszcze 16 gram mam akurat, żeby ją dociążyć. Tam. My już stosowaliśmy takie rzeczy, że przecież do główek dźwigowych zakładaliśmy oliwki, żeby je dociążyć. Do woblerów oliwki zakładaliśmy przecież. I one przestawały chodzić, ale daleko latały wtedy. I już się nam wtedy podobały. Łopa, jak daleko leci, chuj, że przestał być łownie, ale daleko leci, tam są ryby przecież na drugim brzegu. Wracam do spintaila. Co, tu nie ma ryb? Co? No i tak zaraz zmroknąć, ale może po zmroku właśnie. Długo opada. To jest 10 gram ten ogonek. Zwijam go od dna. Ale widzisz, nie ma tak kamieni tam dalej, tu przy brzegu są. A spróbuj rzucić tak 5 metrów od brzegu, ale tam wzdłuż i zwinąć. Może po tych kamieniach jakieś okonki siedzą. Tylko wtedy zwijaj, nie ten. Tak. Przerwami może, żeby, bo tam wpadnie pewnie w kamienie, od razu będzie zaczep. A może tam, kurde. Może jakieś merytoryki trochę dorzucimy do filmu. Na przykład... O przynętach coś powiedzieć. Tyle łowimy, powinniśmy się znać coś, nie? Na tych przynętach, kurde. Ta dobra, ta niedobra, ta w miarę. Ta nigdy nie... Ogólnie to tak. Kiedyś mieliśmy tak, że kupywaliśmy wędki, to musiała mieć no te... 60-80 gram wyrzutu chociaż, to musiało być. Główki jigowe, to dyszki, to uważaliśmy za jakieś lekkie śmiecie, na które jak wiatr wieje, to nie ma sensu łowić, bo nic nie czuć na wędce. A ten... No i łowiliśmy na tak... Nie no, tak 20 główki jigowe wszędzie się nadawały, nie? Nawet z takim małym robaczusieńkiem. No przecież plecionkę mieliśmy co... A, i plecionki to mieliśmy, no, po 20-25 kilo plecionki, minimum było. 20 to było takie minimum, nie? Kurwa, nie... stary, ja zamówiłem... Ja chyba miałem 28 najgrubszą, w castingu założoną w ogóle. Najgrubsza to była ta, co zamówiłem skin, kurwa, 0,70, no, zamówi... 70 kilo, no. To na auto naprawialiśmy normalnie. Cięgło od biegów związałem na, ten, na tą plecionkę i jeździło. No, ale na szczupaki mieliśmy rację i co, normalnie się łowiło, kurczę, nawet małe. Przynęty to takie 20 cm to minimum. Najlepiej woblery, jerki, piździerki, takie ciężkie, duże przynęty i normalnie z brzegu. Jeszcze castingowe te wędki mieliśmy, którymi można było rzucać na 15 metrów, chyba że rzucałeś z wiatrem. I do tego plecionka w tym castingu właśnie, ja miałem raz 28 kilo w tym castingu, nie? To wyglądało jakbym rzucał włóczką, bo to była najtańsza plecionka jaka była i ona tak potem się zrobiła taka puszysta, bo była gruba i normalnie chujowo się rzucało i w ogóle jakby wiesz, na włóczkę miał zwiniętą na ten kołowrotek, a nie plecionkę. Ja nie pamiętam, ale tu mam chyba 3,5 kilo gościu mi dał, albo go poprosiłem o 8. I to dla mnie jest taki super light street fishing, nie? Normalnie. Ja mam na 8 kilo, nie? I to tak cienko, nie? Cienko. Nie. Strach, że jebnie. Przy wyrzucie, kurwa. Normalnie. Jak węzłówki na to nie możesz zarzucić. No dziwne, tak. Jak masz zaczep i kamienie nie przewrócisz pod wodą. Chujowa. Jak nie wyrwiesz ze skały. To no chujowo, kurwa. O, patrzcie, jak talin. My będziemy wypłynąć. Polinkiem? Tak, i tam będziemy spać na nim. To co my ogólnie tam będziemy robić? A, gadałem ze Złotowłosym, nie? No. To mówi, że ten... tak, jedziemy tam, 17, czyli najpierw dostajemy kajuty. 17.30 wypływamy do Talina, tam mówi, że jakiś będzie bar i otworzą tam strefę bezcłową i BBB w ogóle, nie? Dopływamy do Talina, tam chyba mamy 4 godziny, a potem mówi, a potem nie wiem.
A ja mówię, a do kiedy tam zostajemy? A ten, kurde, jaką ma Adam Bartek, ten, jak to było? No mniejsza z tym, wiesz, który ten, nie? Adam Bartek. Bo mamy swoje ksywy na ludzi ogólnie, zawsze w pracy, bo my sami jesteśmy Polacy i sobie nadajemy ksywy, i bo łatwiej jest nam zapamiętać po prostu, która to jest osoba i jak ma ksywę, to teraz wiadomo, o co chodzi. Adam Security. No, Adam Security. No wiem, że Adam, kurwa. No, to mówi, że do 4 po południu jutro zostajemy tam. Albo do 4 rano. Gdzie, w Kalinie? Nie, w ogóle na statku. To co on będzie, że śpimy. Kurwa, i mówi normalnie, dziwki, koks, tajski boks, wszystko tam. A co on będzie, kurwa, robił ten Kalin, kurwa? Przecież to jest 2 godziny. No właśnie, mi też się zastanawiam. Co my, kurwa, do Berlina na co wywożę? Ja mówię tak, no on dobra, wsiądziemy z powrotem na statek, nie? No. I mi się zdaje, że to jest jakaś po prostu... Oni wzięli imprezę, tak jak masz z Gdyni wypływy. Że jest chwila, a potem całą noc i pływa tam gdzieś tam, albo stoi na wodzie gdzieś, wiesz, przycumuje, kurwa, 20 km od brzegu i będzie stał, nie? Wiesz, o co chodzi? No i my tam będziemy sobie melanż do rana prowadzić. Fajnie tak śpić z majstrem i w ogóle. Trzeba zachować, wiesz, standardy, kurwa, trzeba zachować. Ty, może wam kadr zmienię tu. O, czekaj, puknij w ekran. Cześć, widać cię? O, teraz macie new car. O nie, widać pudełko. Weź pudełko, chłopie. Postaw kamerę. O, teraz macie views. Jak się mówi, że widok? No viewsa, no. View, o. POV. Czy coś takiego? Nie wiem. Ale... Na ciebie mają. Teraz musisz się starać. Łów technicznie, wiesz. POV mają. A ja sobie zajaram fajan. Co ja robię w ogóle, ty? Chcę zaczepić przynętę o plecionkę zamiast o kołowrotę. I mówię, czemu się nie chcę złapać. No jak się mówi widok, jak się mówi po angielsku, zapomniałem. View. No mówię, że view. A nie view. O nie, inaczej. Na. Znowu się zapomniałem. Puszczu. Dobra, tyle zajęło mi zaczepienie przynęty o kołowrotek, żeby móc odłożyć wędkę. Jaka walka, kurde, była. O kurde. Ja wiedziałem, że ty, kurwa, upośledzony jesteś, ale... Zanim powstał internet, to tylko matka wiedziała, że ty, kurwa, głupi. Gdzie ja dałem kajany? Co jest, kurwa? Przecież miałem. Gdzie wam jest? A tu, do przodu tam, dlatego nie będzie. Już zacząłeś, kończyłeś? Ej, rozkminiamy sobie, tak jakby teraz wypompował wodę, ale ryby by zostały w powietrzu, nie? Tak jakby wiecie, o co chodzi, żeby były tam, gdzie są. I ile takich potencjalnych sandaczy, takich 70 tu stoi? Czy nie ma żadnego, czy jest jeden, czy na przykład 15 albo 25? Teraz możesz mówić. Pewnie zapomniałeś. Sztuki wolą ten sobie siedzieć na głębszej wodzie, a tutaj te perpecie, kurwa, te 4. No ale patrz, tam statki wypływają, przecież tam jest 10 metrów po drugiej stronie. No, tam tak, ja sprawdzałem na tej mapie głębokość wody. Tutaj zaraz na koło mariny masz prawie 6 metrów. Tutaj nie wiem ile jest. Ale tutaj jest wypłycenie, tu jest płytko, kurwa, dookoła tej całej wyspy jest bardzo płytko. To jest z 1,5 metra max wody. No to wiem, bo też sprawdzałem, że tu jest lipa, nie? No ale tu mamy najbliżej, bo mamy tutaj, nie wiem, tutaj tylko, tutaj 500 metrów. Bo robili ten wał, wysypywali, dlatego tutaj... No tu jest głębiej, bo jest wał, właśnie marinę chroni, tak jakby odgradza ten wałik. Idziemy jeszcze tu gdzieś rzucić. Ale mówię ten. Co? Nie wiem, po marinie rzucić. A. Czy nie, że nie ten. Nie wiem, możemy. Tu chociaż porzucać, wiesz, pod te. Pod te łajby. Tu będzie krzywo. Gdzie jest jakiś prosty kamień? Dobra, będzie trochę. Ło! Pole. Nie, no tak krzywo to nie może być.
O, czekaj, inaczej. Ja pierdzielę, nie ustawię tego. Dobra, postawię was na tym, na bełtonie. No i tak nas widzę. Nogi. Nie wziąłem statywu ani nic. Statywu to w ogóle nie wziąłem z Polski tym razem. Na muzę. Weź stań przy brzegu. Teraz to zakładam się stary, kurwa. Wow, bałem się, że do wody wpadnę. No. Rzucamy tu na marinkę, zobaczymy parę rzutów. Uważaj. Ja tu wcześniej rzuciłem, to po meduzach wbijałem. No. Tak czułem, że... A ja nie, ja tak robiłem i mogę zacząć. Męczyłeś je. Zmęczałem. Wolisz zapadę? No. Czym ty rzuciłeś, kamieniem? No. Dobrałeś do wędki, przynajmniej nie brałeś. Bo jest tak piątek. No tam chciałem. Głęboko. Ty jeszcze opada. 10 gram, jeszcze opada. Wow, chłopie, tu już ze 4 metry wody. Ale pięknie plecionkę widać, nie? Świetlam. Jo, było bicie! Było bicie! Ciszej. Patrzcie na to, wy musicie zobaczyć nasze POV. POV to jest chyba widok z oczu ten. No POV. Napiszcie to znaczy POV, ale zobaczcie to, widzicie to? Dupa tam widzicie, bo na GoPro nagrywam. Telefonem już bym lepszą ujęcie nagrał. No ale GoPro jest praktyczniejsze. Ładne POV, nie? Spójrzcie na to, jak wpływa woda. Taka fala fajna nagle wchodzi do mariny. Rzucam tutaj. No i co, szybciutka akcja, 40 minut połowiliśmy, nic nie złapaliśmy, jak to? Jak chcecie, to wpadłem na taki pomysł, że możemy zrobić, mamy godzinę do zmroku zawsze po pracy, jesteśmy w Helsinkach, w centrum dosłownie, może jakiś street fishing byśmy pouprawiali, że daily vlogi, codziennie na godzinkę na ryby gdzieś w jakieś nowe miejsce, codziennie sprawdzamy inne miejsce, pooglądamy sobie coś na YouTubie, jakieś filmy, gdzie łowią tubylcy, czyli stąd ludzie. I po prostu będziemy sprawdzać ich miejscówki. Jeżeli chcecie, to zostawcie tą łapę w górę, komentarz, że chcecie, to będziemy robić. Nara.